Od listopada ponad 40 osób z kadry pracuje nad naszym festiwalem. Ponad 400 osób przyjechało w tym roku do Starachowickiego Centrum Kultury. To już jest rekord w tym roku na 7 edycji Harcogrania. I jesteśmy na Harcograniu, jest bardzo zabawnie. Można się wyluzować, można sobie zaśpiewać coś i można się czuć jak przy rodzinie. To był mój najlepszy festiwal i bardzo lubię śpiewać. Cały rok przygotowywałam się do tego festiwalu. Bardzo cieszę się, że w tegorocznej edycji Harcogrania mogę pełnić rolę szefowej sztabówki. W poprzednich edycjach brałam udział jako uczestnik, a teraz bardzo cieszę się, że mogę w końcu zobaczyć, jak wygląda to od kuchni i wziąć udział razem ze wszystkimi w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia. Przygotowywałyśmy się już od wielu, wielu tygodni i mamy nadzieję, że dobrze wypadniemy w tym roku. Jest tu cudownie, świetnie się bawimy i będziemy mieli mnóstwo wspomnień, więc bardzo polecamy Wam ten festiwal. Jesteśmy Zuszki Duszki z Nowej Dęby. Już 3 lata przyjeżdżamy na festiwal Harcogranie i bardzo go lubimy. Podoba nam się na festiwalu, bardzo ładne, bardzo ładnie wykonujące swoje piosenki zespoły, wokaliści, soliści. Jest świetnie, bardzo mi się podoba. Cudowna atmosfera, ludzie są bardzo mili. I na pewno przyjedziemy tutaj za rok. W tym roku bardzo ciężko pracowałyśmy nad naszymi piosenkami. Mamy nadzieję, że bardzo się one spodobają. Właśnie jak jesteśmy z Starachowic, to nasz hufiec zorganizuje cały ten event i jesteśmy bardzo szczęśliwe, bo za każdym razem mamy jakieś nowe doświadczenie i nowych znajomych. 7. edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Harcogrania nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie, ogromne wsparcie patronatów. Przede wszystkim komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, harcmistrza Tomasza Reimera, pani wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek, pana starosty Starachowickiego Piotra Babickiego i pana prezydenta miasta Starachowice Marka Materka oraz naszego wielkiego współorganizatora, czyli Starachowickiego Centrum Kultury, który gości nas rokrocznie i udostępnia ten piękny budynek, piękną salę, gdzie młodzież może prezentować swoje talenty.